Witam Państwa na sympozjum. Także tak to wygląda wszystko. Co ty chciałeś tu? A! Idź, synie! To jeszcze by zażarł. Idź już, tak? Idź już teraz. I tak to wygląda. Ho, 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 ho! On wszystko musi powąchać. Ten mój syn. I zobaczyć. A, papi. Się podkleja, bo tu chcemy. Tu! I tak to wygląda. Pani Elia śpiewa Heiligena. Cicha noc. No ja pani Elia już to piszę tak prawie. I synie. Pani Elia ma już piszę tak prawie. Nie, synie. Tarza? No. Tego psa się wszyscy bali. Szybunie bali się podejść do niego. To jest pieszczoch. Już był w klatce, nie? Się panowie doktorzy się już przymierzali się, to ty mogę wykonać. Panowie doktorzy się już przymierzali. Czy mu doraźną pomoc zastosować? Nie chodź, synie. Tarzan? Tarzan jest? I tak sobie tu śmierta. Ho, ho, ho! Tak na śmierta się wypoczęłem i najadłem różnych rzeczy, że żem się w końcu rozchorował. Od jakiegoś musiałem złapać jakieś zarazę. Najwyraźniej, a może to się zbierało już kilka dni. Także święta, to się Państwa spycie. Wspaniale. Coś mnie teraz zaczęło dusić. Ale co zrobić, nie? Nikt nic nikomu nie da. Ale już mi przechodzi. Wczoraj było gorzej niż przedwczoraj. Gardło mam czerwone. Przyszło, weszło to i wyjdzie. Weszła sama choroba, to i wyjdzie sam. A nie wyjdzie, to ja wyjdę z tego świata. I tak to wygląda z tym wszystkim. Co tu się przejmować? Że nowy rok idzie. To, no nowy rok to ja się przejmuję tym, tylko że będą szczelać i ten pies tu będzie szczekał i biegał, bo wtedy to on szczeka na tych, co strzelają na Sylwestra tutaj tymi zimnymi ogniami, fajerwerkami. On szczeka na nich, że lepiej. Ja wiem, co on mówi, ten mój pies w Sylwestra, jak oni strzelają te barany wszystkie. On mówi, wy mogliście lepiej te pieniądze kupić, żreć psom i dać w schronisku, bo za to oni siedzą w tym schronisku, za tymi kratami. I teraz zrobili, że już psami nie wolno handlować na rynkach. Bo za dużo w schronisku psów mają. Tysiące psów. Ludzie psy mają tydzień i na tydzień nie wyrzucają się. I tak to wygląda, proszę powiedzieć. Także to nie ma co, bo tak samo te komunikatory wszystkie tych uczonych ludzi, tam sekty też są szatanistyczne, oni ciekają, kto będzie, żeby go utruł. Jak nie mogą go trucić, to utruć, podejść go nie mogło tak przy stole, to tam patrzył go rozumowo podejść. I tak różne zakrywania. Tam admini pokoju wychodzą nagle, uciekają, żeby nie żeby nic nie słyszeli. Mnie obrażają za nic, jakieś tam głupki, jakieś dziadostwo.
siedzą gdzieś tam w szajenkach, nic nie mają i w internecie mówią, że królami są tego świata, tam debilu połowa. I te. I chcą innym pokazać, jak oni całym pokojem ruszą na jednego, jak wzrok kogoś zdenerwują i go po prostu doprowadzą do, że się wczuje tak w jakieś tam przygody babci Gąski w internecie, że jakby był tam naprawdę. No to nie jest. To oni tam uważają, że to jest ich życie tam. A nie tu przecież są oszaleni. Ale to nie tylko to, ale to w ogóle. Telewizja również. To w Polsce jest za dużo tych artystów. Koło te seriale są potrzebne i to wszystko. Te artyści się postarzeli już 10-15 lat te seriale lecą. Oni grają młodych cały czas te artyści, tylko już im te maski się pod tego tapety całej na tych kładła te swoje oblicza, te tapety się przyklejają codziennie w tych rozdach, to ta skóra to po prostu posłuszeństwo odmawia. To zobaczcie, tam na plantacjach gdzieś kakao albo kawy, jaką skórę mają te murzyni. Te murzyni, co tam są w naturze cały dzień. Bo to są wszystko pić na wodę po tobą. Nie, synie. No. No mały jeszcze. Ma już 7 lat i cały czas był mały. Malutki jesteś? Ojej, Tarzan? Był? Patrzy w oknie, czy nie ma jego konkurenta. On szczeka na psy z tego powodu, że patrzy, żebym ja tego nie wygnał i inny go psami nie wygnił. Na jego miejsce. To jest powód, że on szczeka na psy. W ramach konkurencji. Tak samo jak firmy na siebie szukają. Pójdziemy? Jest cycu. Cycu? Malutki jeszcze jest. A tym ryjem to tylko by chciał kolsać. No to już nie wiem. Ugryzmy najchętniej pana, nie? On mały jeszcze jest. Energia go rozpiła, tak go puścić do lasu. Aby gonił sarny i cuda. Nie wiadomo, czy bym z powrotem przy. Raz mi już w lesie zginął na 2 godziny. Za sarną dał. Oj, nie była lepsza często. Nie? A go nigdy nie puszczam, bo się rozwalił. Będę chodził z nim z kula w ławu będzie chodził. Albo przed tym co będzie się świat. Jak on w domu się tylko tyle co na spacer i koń się połamał, bo jest ten ogień wskoczył za kotem czy za cel. Nie? Tarzan to tylko się powitarzał tu. Tu by tak tego Tarzana przyprowadzić. Mówił, psał pan. Pójdziemy, tak? Tarzanek jest? Ojej. Także pani Ania ładnie śpiewa. No, ładna jej kobieta. A Brusia przecież już jestem stary i może i by nam dobrze było. Ale ja jestem bardzo uczulony na jakichś gości, co chcą udawać w towarzystwie, że oni są lepsi od kogoś, na tle tej konkurencji psychicznej, chorej, co niektórych alfusów, to udaje nie wiadomo kogo, a tak naprawdę to kanalia. Bo ja to od razu wyczułam w locie gości. Nie lubią mnie, bo kto lubi, powiedzcie państwo drodzy, kto lubi gościa, który w locie wyczuwa złe intencje zaraz kogoś. No nikt nie lubi. Zdemaskował. Tak sobie żyję, to jest moja choinka, wątki moje są. Ja choinkę już po nowym roku ściągnę. A co tam? Czy będzie tu miesiąc stała choinka? Tak sobie żyję. A że tutaj dzieci nie chcą za bardzo się konsolidować, czy konsolidować, to ich strata jest. A nie moja. Bo tam ze strony tych moich rzekomych dzieci, to te rodziny razem z tymi ich matkami w ogóle nie mają 1% racji. Pokręcone są, są nienormalne, zakłamane i boją się po prostu
ujawnić, że oni są nielegalni, bo tyle to w internecie było. To są te dzieciaki, mi nie za bardzo imponują. Bo jakby mi imponowali, to bym już się ubrał i pojechał do nich. Te dzieciaki są jakieś przetrącone umysłowo. Mój Boże, ze schorzeniem psychiatrycznym. Być może, ale ujemnym, bo ze schorzenia psychiatryczne dodatnie, co ich ludzie po prostu skrzywdzili i co schorzenia ujemne, to sami sobie narobili. Widzę tak zwane. I tak to wygląda, nie, proszę Państwa. I co to wszystko daje, nie? Pół zimy jest na boku, dzięki Bogu zima jest łagodna, jest w Polsce, nikt nie zamarzł, ale się spaliło ludzi w kąpach. No i tak. I to jest też z niekorzyścią dla Państwa, bo tak może spicie to, co tu by zamarzło, by już pieniędzy budżet nie potrzebował wydawać na te socjalne cele. No i zaoszczędzili na sprzęcie, na benzynie, na pracownikach, co tam odświeżali. Nie? To też zaoszczędzili sporo. To dali urzędnikom wszystkim pieniędzy na święta. A mi nikt nic nie dał. Na mnie czekają i się zdenerwują i tak pukają. Tak pukają w stół, jak są w tym łotkę. Nie? Dlaczego on jeszcze nie zna? Ile można czekać? Tu te moje otoczenie to chodzi do kościoła, wiecie Państwo po co? Żebym ja zdech się modlić. To szataliście. To są ludzie, którzy pójdą do komunii, do spowiedzi, do kościoła, będą krzyżem leżeć. Ale dopuśćcie gościa do siebie, to też nie wiadomo, co w domu z człowiekiem i zrobić. I takie są goście, więc tak szatan, podwójny szatan tak zwany. I to tak wygląda. Ja znam takich osobiście. Takich gości nie chcę już myśleć o nich, ani już wspominać, bo to nie jest po prostu... nie ma sensu, bo szkoda tych ostatnich chwil życia. Lepiej sobie włączyć muzykę, posłuchać panią Ewie z Irlandii, jak śpiewa i ten. Się tam pobawić internetem, coś sobie nagrać, coś tego, i to tak to wygląda. I to tak to wygląda, proszę Państwa. Kto tu coś komuś da? Nikt. Nikt nikomu nic nie da. Muszę sobie nowy dysk twardy. Za 100 zł albo za 150. Jakiś 1 tera, ale... Muszę nowy dysk kupić twardy. Ale ja nie wiem, jeszcze te dyski dostawiane. Na USB to tak. Ale dysk, który jest w komputerze i ma 1 tera i się zepsuje dysk i jest wszystko przeparte. Wszystkie dokumenty. Dyski trzeba mieć twarde dwa. To samo mieć nagrane na drugim. I trzymać go sobie w szafie. Wtedy... Albo trzyna. Wtedy nie stracimy danych. Oni mówią, że oni odzyskają dane. Jak dysk się zepsuje mechanicznie w środku, to nic. Nie odzyskać, trzeba było ten cały dysk do firmy wysłać. Tej tam, gdzie ten dysk nie robią. I jeszcze nie wiadomo, jak jest wadzięte. Także nie ma co. Płyty DVD też się z biegiem czasu może się zacinać i się psuć. Także nie jest chyba trwałego. Trwały to jest tylko pan. Dobrze, że jestem internet i komputer, bo to jest dla mnie to internet i komputeryzacja to mi po prostu zdaje egzamin z tego powodu, że sekta nie ma do mnie dostępu. No i myślę, że ja tu siedzę i w sufit patrzę. Mam tyle zajęć dnia codziennego jeszcze i muzycznie i różne i z psem i obiad chcę ugotować, że ja nie wiem, jak to się staje, że rano wstaję, że już trzeba iść spać i ciemno się. No i myślę, że ja o nich myślę. Żeby o kimś myśleć, to musi być godny człowiek myślenia o nim. Taka jest prawda. Jest ponad 7 miliardów ludzi już na tej planecie. I tak to wygląda. Także tu nie ma co dawać się od byle kogo. O. Ja, będąc dzieckiem, to wszyscy do szargali. Bo tak ojciec wychowywał. Z matką głupi gdzieś dzieci robili,
że obce są ważne, a obce to są antychryst. Wtedy tak naprawdę, kogo nie widzieli, to każdy lekarz, dyrektor był Panem Bogiem, bo tak komunie było chory. Wszystko. Tak człowiek, który nie ma swojego zdania i swojej tożsamości, to nie istnieje na tej ziemi. To jest fikcyjne. I taka jest prawda. Ja to jedynie mogę jechać do pałacu pani Eli z Wielami. I tam jest ten podpis, umowę spisaną, że jak już lą się z ludzi, albo ja ją, to gdzieś tułek mi by musiała dać. Tak jak na zachodzie jest, jak biorą rozwód, to jeden drugiemu musi, ten co bierze rozwód, to musi zabezpieczyć kobietę finansowo i żeby miała nakład w domu. Nie tak jak w Polsce, że jeden drugiego wykorzystuje całe życie, że tam nie ma gdzie się podziać. Ze mną było tak, tylko ja wolałem umrzeć, kurczę, jak wziąć i ten. Jak wziąć i być w potyłkę u jakiejś istoty, u jakiegoś bydlaka. I tak to chodziło. Także tam, ze strony moich dzieci, to tam jest HR. Tam te rodziny całe są nienormalne. Nie tylko te matki. Tam oni wszyscy są psychiczni. Tam oni biznes pędzą obecnie w tej Polsce. Jak tu wszystko siada z dnia na dzień. Nic nie jest. Są naturalni politycy i wszyscy, co oni gadają, jak pieniędzy nie będzie. To co ja tu dam radę? To jest tak samo, jak ja nie będę miał pieniędzy, to mi wyłączą prąd, wszystko sprzedam, to będę gadał sam do siebie. To taka jest prawda. Nic mi nie da. I tak to wygląda. Nikt mi nic nie dał, nie da. Wziąć cały czas, się posądzać, zacząć latać tak stare lata, tam jakieś durnowate, chyba do piekła na górę życia chcą trafić. Tak nie chwilę, co to mi obchodzi? Co oni wszyscy robią? Ja nie chcę tu widzieć nikogo z tej rodziny, bo nie mam po prostu kompetencji, zamiary, przyjemności, żeby widzieć kogokolwiek i z kimkolwiek z nimi rozmawiać po tych wszystkich traumach, co z nimi tu przeszedł. To nienormalne jest wszystko. Co jeden, to lepszy. Są nierozgarnięte, prymitywne są. I to jeszcze jak prymitywne? Bardzo prymitywne. I stąd. No. Także doszedłem do wniosku w pewnym punkcie mojego życia, proszę Państwa, że albo będę tutaj, albo z normalnymi ludźmi, albo wcale. Taka jest prawda. Kiedyś nie umiałem powiedzieć nie, albo uciekać. Nie umiałem powiedzieć, jakoś nie, bo tak dyktatur, że wychowany zostałem, że ja i że Kubo jestem niczym ulicą. Te wszystkie brudasy. Niech te seterie pomyją. Ta większość tych cwaniaków wie. Taka jest prawda. I se nie dam, nie dałem i już nie dam do końca życia od nikogo. Mnie nie obchodzą żadne macharadzie tego świata. Niech oni uciekają stąd. Co oni tam tworzą, to jest sekty wszystko. To są sekty, każda instytucja na tym świecie jest oparta w sztyrcu szatana. Bo o pieniędzy chodzi, bez pieniędzy nie ma instytucji. A gdzie chodzi w instytucji o pieniędzy, to jest szatan. Szatan ma. Chcę nie dam powiedzieć i to jest moje ego i moja filozofia życia. I nikt mnie nie będzie zmieniał już do końca życia i nie jestem. A jak się poczuję już stan krytyczny, no to sobie palę w łeb i kurde. No. To sobie w łeb palę, nie se nie. I chodzi po wszystkim i odlecę. Człowiek już nie będzie miał siły wstać z tego. Już. Nie będę miał siły wstać z wyra. No to palę sobie w łeb, co tu mi będzie chodzić. Do wyra dochodzić się śmiać, że a ci. I co taki byłeś mądry, a teraz cicić? I będą karmić się moim cierpieniem. Nie dam im się karmić moim cierpieniem. Będę sobie palę w łeb i kulec i będzie po wszystkim. I tak wygląda sprawa. Chyba, że naprawdę ktoś wyjątkowy by był, żeby widział, jak już ze mną będzie, już będzie naprawdę się przemował, co ze mną będzie, jak ja wyjdę i we mnie palnie samochód i już nie będę się przemował, co ze mną będzie, jak potem już lichy. Także tak to wygląda. Ja śpiewa i będę mi śpiewała tu
gdzie kochała, by to była u mnie w domu, albo ja u nich. Wstała rano, by śpiewała. Spytała się mi. No. To taka prawda. Nie tak. Tu nikt nic mi nie dał, a wręcz odwrotnie, wszyscy chcą mi cały czas brać. Czają się na moją duszę czystą, na ciało moje jeszcze. Pożyć mnie na lepiej. Tak jak babka Jadzia mówiła. Babka Jadzia mówiła, byście mnie na lepiej pożarli. Wszyscy. Taka jest babka. I tu moja matka to się tu w tym domu, to dopiero doszła do wniosku. My i nasza rodzina krzyczała. Jak z ojcem mieszkała, z mężem. My i nasza rodzina. Ona myślała, że ta rodzina nie wiadomo kim jest, a dopiero się przekonała, kim ta rodzina jest, jak tu na pół roku ostatniego życia się sprowadziła. Kim była jej siostra, ten gestapowiec łysy. Co czyż on w piekle, no niech, czy to taka jest to, że w piekle są. Na pewno są w piekle. I dopiero się przekonała, kim oni są te sąsiedzi tu, komunistyczne lokatorzy w ogóle. Nie związani tu z własnością tego domu, czuli się wyżej od właścicielki tego domu. Od was. Tak komuniści rządzili. Gdzie te gnoje są wszystkie? To czuli cara zamordowali u Rusków, żeby carami się palować. To wszystko są antykrysty przebawne same. Tak to. I dopiero na pół roku przed śmiercią wyczuła, kto kim jest. I mi tu napisała testament zaginął. Okradli mnie, moi bracia i siostry. I cały czas próbuję, to nie są bracia. To są stare już gady. Zaraz będą szli powoli. Tak smerka. I tak to wygląda, prawda? Ja przemawiam i mówię prawdę rzeczywistą, a nie jakąś, że tu będę mówił, ujo pięknie, ujo mi ślicznie, wróciłaś po gnoździu zadowolony, a tam, żeby mi pieniądze położyli. Ja mówię bezinteresownie, mówiłem i będę mówił. Do końca. I optymistycznym akcentem kończąc, bo jeszcze w tym roku najprawdopodobniej jeszcze jedno wystąpienie moje będzie, powiem optymistycznym akcentem Państwu, nie? Że ja prawdę głosiłem, począwszy jak się urodziłem, prawdę głoszę i będę głosił. A prawdę głosiłem, to w wieku 50 lat dostałem prezent od Pana Boga, że proszę Państwa, się prawdą stałem. Nie ma bata, nie ma człowieka, który by tu przyszedł i usiadł i powiedział, ja cię przejadam, że nie masz rady. Nie ma takiego na tej planecie. Ani kobiety, ani mężczyzny, ani dziecka, ani dziadka. Nie ma takiego i już nie będzie. Bo ja tu jestem najmądrzejszy i najważniejszy w swoim sercu, w swojej duszy, bo ja jestem czysty, nikomu krzywdy w życiu nie zrobiłem i to jest moje ego i moja duma i moje życie. A ta reszta, co się naokoło mnie dzieje, czy się mordują, zabijają, co robią, no, dla mnie ruszyli. Jak na mnie ktoś ruszy i mi zatruje moje ciało, nie? To Pan Bóg mnie otruje zaraz. Bo żeby komuś krzywdę zrobić, to muszę pierw ja komuś coś zrobić i złym. Wtedy ma dostęp do mnie szatan. A inaczej szatan nie ma do człowieka dostępu, jeżeli ja mam otoczkę, aureolę, a tu aureolę Pan Bóg sprawuje na tego i aniołowie. Nikt mi nie da. Nie dał, nie da i umrę i ty zmartwychwstanę. Także śmierci się nie boję, bo za 3 dni zmartwychwstanę. Nie zmartwychwstanę, to zobaczycie Państwo. Nie ma bata, ja jestem najmądrzejszy na tej planecie. A jeżeli ktoś uważa, że nie mam racji, jestem lepszy, to jeżeli będziesz w miarę inteligentny i po prostu podejmę z nim konsultację, i po prostu konfrontację, zgodzę się, że podejmę z nim rozmowę, no to zobaczymy, ale mogę się raczej nie zgodzić, że w ogóle tu, ja już nie chcę w ogóle tu z byle kim to rozmawiać, bo nie mam oczu. Czy ja już, że się rozmawiam całe życie z byle jakimi tu gościami, już nie chcę widzieć nikogo na oczy, żadnej kanali, no taka jest prawda. Wstępne Państwu. Jeżeli nie mogę, panią Enię po prostu się zaprosi, ale to już z Irlandii na resztę mojego życia. A tak to nikogo, na razie to z nikim tu nie chcę za bardzo. Kursu dziewiąty prowadzi. Nie, synie, synie.
To jest mój synuś. To! O nie, 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 nie! Czekaj, wyjdź. Wyłączymy to wszystko, synu.